mi Łukasz Górecki tuż po drugiej wygranej zawodowej, tym razem na Spartan Fight 5. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. No muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo Przemysław to naprawdę utalentowany grappler, mimo że wrócił po dłuższej przerwie. Tak, o Jezus. Dziękuję bardzo za gratulacje. Cieszę się bardzo znowu, że wygrałem, że udało mi się poddać. Co prawda nie wiem nic o tym przeciwniku, długo nie startował, ale starałem się zrobić to, co potrafię. Się udało. Można powiedzieć, że to częściej ty miałeś pozycje dominujące, ale była sytuacja, w której próbował założyć sobie skrętówkę. Czy to była pozycja zagrożona? Może nie zagrożona, ale czułem, że idzie do tej nogi. Starałem się wszystko zrobić, żeby wyjść z tej nogi, wyszedłem i udało się zrobić to, co zrobiłem. Zdaje się, że niedługo zbliża się gala w Toruniu, czyli na twoim rodzinnym mieście. Nie było, że jakichś takich rozmów, żebyś tam walczył? Nie mam pojęcia, jeszcze nikt nic ci nie mówił. X-Cage mam na myśli. Tak, tak, wiem, o co chodzi, ale danej propozycji jeszcze nic nie dostałem. W takim razie gratuluję. Czy masz jakieś plany najbliższe na pojedynek? No i trenować cały czas, a co będzie, to będzie, tak? To jeszcze raz w takim razie, gratuluję. Dzięki bardzo.